W każdej polskiej rodzinie wydarzenia historyczne łączą się z historiami zwykłymi, z codziennością. Przekazywane z pokolenia na pokolenie tworzą legendy, wyłaniają się czyny naszych przodków. To historia żywa, historia mojego kraju, mojego narodu, Polski. Osobą, która zafascynowała moją rodzinę, był mój stryjeczny dziadek, Tadeusz Modelski. On jeszcze żył, kiedy ja byłem młodzieńcem. Nie wiem o nim zbyt wiele. Wszystko, co wiem, wiem od mojej ciotki, Miry Krycz-Modelskiej. W 1863-64 roku, czyli w czasie powstania styczniowego, w Bielikach był założony szpital dla powstańców, szpital powstańczy. Ja myślę, że to była wielka szkoła patriotyzmu, która później przez babcię, dziadka, matkę, ojca została przekazana. Ten strach i ta walka o tą Polskę i o życie była tak wielka, że proszę Państwa, 16-letni chłopiec staje na polu walki w bitwie na bagnety. Tadeusz Modelski, pochodząc czy będąc wychowanym w tradycji powstania styczniowego, zdawał sobie sprawę, co oznacza niewola rosyjska, a tu jeszcze było to wzmocnione o ideologię bolszewicką. Czyli to nie byli tamci Rosjanie, to byli ci nowi bolszewicy, którzy byli jeszcze straszniejsi, jeszcze bardziej bezwzględni, no, z innej cywilizacji, z innej kultury. Wziął ze sobą chłopców z sąsiedztwa i ze swojego gimnazjum. Dwa razy oni się cofają, ale za trzecim razem idą do ataku, prowadzeni przez księdza Skorupkę z kompanii Stryja, której było 240 chłopców. Po bitwie pod Radzyminem zostało się tylko 16 chłopców. I z tych 16, Stryj był jednym z 16. Tadeusz Modelski studiował prawo, był bardzo dobrym studentem i jeszcze przed wojną udało mu się zrobić doktorat z prawa. Z tego co wiem, był konstytucjonalistą, napisał kilka prac. On widział w prawie, prawda, klucz do porządku świata. Kiedy przyglądałam się zdjęciom Tadeusza Modelskiego, to muszę powiedzieć, że miałam takie skojarzenie. Te skoncentrowane, silne spojrzenie to było jak cięcie szablą krzyżową. Ta słynna polska szabla krzyżowa. I on tymi oczyma docierał zarówno do duszy, jak i intelektu człowieka, z którym rozmawiał. To był wielki analityk i jednocześnie człowiek ogromnego ducha. I ten duch grał w jego oczach. Tadeusz Modelski jako pierwsze administracyjne stanowisko był starostą dzielnicy Wola.
Wola była wówczas dzielnicą żydowsko-robotniczą. I kiedy byłam u stryja na farmie, to już było w Devon w Anglii, to opowiadał, że bardzo dobrze żył tu z rabinami. Wymyślił takie techniczne usprawnienie, że zamiast wysyłać do każdego sklepu, do każdego krawca, rzeźnika, sklepu kolonialnego, że prawda, godziny otwarcia i zamknięcia tego interesu, to on przyjaźnił się z rabinami, chodził do rabinów, z rabinami dyskutował na temat Spinozy i innych filozofów. Wnuczki podawały mu te bulion i tam inne rzeczy. I rabini w synagogach ogłaszali godziny otwarcia, godziny zamknięcia tych interesów. I to szło bardzo, bardzo dobrze. I proszę Państwa, to wcale nie był banalny temat, a bardzo trudny temat, ponieważ była pewna konkurencja. Polacy dopiero zaczęli stawiać pierwsze kroki w handlu. No, a Żydzi handel, no to wyssali z mlekiem matki. Także to, co on robił, to był taki wynalazek administracyjny. Kiedy się kończy kariera, prawda, jako starosta dzielnicy Wola, Tadeusz Modelski awansuje, ponieważ zostaje starostą grodzkim dzielnicy warszawsko-śródmiejskiej. Najbardziej tajemniczą i niezwykle ciekawą jest historia pomocy Żydom czeskim uciekającym przed zagładą po napaści Hitlera na Czechosłowację 15 marca 1939 roku. Operacja to była niezwykle sprawą delikatną, dlatego żeby nie naruszyć i tak psujących się stosunków Polski z III Rzeszą. Polska do maja 1939 roku zachowywała neutralność. W związku z tym teoretycznie, oficjalnie nie przepuszczała uciekinierów z terenów Czechosłowacji, jednak na terenie Polski działała zarówno misja czechosłowacka, jak i Polska pomagała w otrzymywaniu dokumentów dla uciekinierów czeskich, którzy poszukiwali innego miejsca zamieszkania w Palestynie czy w obu Amerykach. Historia ta jest zupełnie zapomniana. Źródła historyczne, źródła, które są oparte na badaniach historyków czeskich, o pomocy polskiej milczą. Pomijają też milczeniem drogę uciekinierów przez Polskę, pomijają milczeniem, gdzie i kiedy uciekinierzy przekraczali granicę. Wiadomo jednak, że zarówno kontrwywiad polski, jak i służba graniczna monitorowały cały czas ucieczkę Czechów do Polski. Służba graniczna i kontrwywiad polski, który podlegał Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i premierowi Sławojowi Składkowskiemu, jak również ministerstwu podlegało Starostwo Grodzkie Warszawskie, gdzie starostą był mój stryjeczny dziadek. Wraz z dojściem Hitlera do władzy zaczął się w Niemczech proces wprowadzania zmian administracyjno-prawnych, które radykalnie zmieniły status ludności żydowskiej. Pierwszym etapem było wprowadzenie w niemieckim ustawodawstwie takiego rozróżnienia na ludność aryjską i niearyjską. To rozróżnienie miało być wyrazem takiej wyższości ludności aryjskiej nad niearyjską. Oczywiście do ludności aryjskiej zaliczono Niemców, Germanów, tak?
to była ta najważniejsza grupa ludności aryjskiej. Do ludności niearyjskiej zaliczono Żydów, Romów i Słowian. Kolejnym etapem wprowadzania tych zmian był cały kompleks ustaw określanych w historii jako ustawy norymberskie. Te ustawy zostały przyjęte 15 września 1935 roku w Norymberdze, gdzie zebrał się niemiecki parlament, niemiecki Reichstag. I te ustawy już kompleksowo wprowadzały wszystkie te zmiany w duchu czysto rasistowskim, w duchu podziału całej ludności niemieckiej na ludność aryjską i niearyjską. Na podstawie tych ustaw można było Żydów pozbawić niemieckiego obywatelstwa, pozbawić ochrony prawnej, pozbawić własności. Ustawy norymberskie wprowadzały również zakaz zawierania małżeństw mieszanych, czyli pomiędzy Aryjczykami a niearyjczykami. W 1938 roku jesienią niemieckie władze postanowiły deportować wszystkich Żydów mających polskie paszporty. I wówczas doszło do takiego swoistego sporu pomiędzy władzami polskimi a władzami niemieckimi, bo nie było wiadomo, co z tymi ludźmi zrobić. Po jakimś czasie dopiero utworzono obóz przejściowy w Zbąszyniu, gdzie trafiło 9 tysięcy tych Żydów. I dopiero po kilku miesiącach oni zostali wpuszczeni do Polski i udali się w dalszą podróż do III Rzeszy. Wśród tych Żydów, o których wspomniałem, którzy mieli być deportowani do Polski, była rodzina Grünspanów, pochodząca z Hamburga. Ich syn wcześniej wyemigrował do Paryża, zamierzając udać się do Stanów Zjednoczonych. Gdy dowiedział się o tym, że jego rodzina ma być deportowana z Niemiec, postanowił dokonać zemsty. Udał się do niemieckiej ambasady w Paryżu i tam spotkał się z sekretarzem tej ambasady, Ernstem von Rathem. W trakcie rozmowy oddał kilka strzałów i zabił sekretarza ambasady. Sprawa odbiła się szerokim echem w całej Europie, była komentowana przez prasę, w Niemczech wywołała wzburzenie. Hitler postanowił wykorzystać tą historię do zainspirowania wystąpień przeciwko Żydom w Niemczech. Miały być to spontaniczne wystąpienia Niemców przeciwko Żydom, ale w rzeczywistości od początku do końca zostały zaplanowane i były nadzorowane przez bojówkarzy Hitlera. Te wystąpienia miały miejsce z 9 na 10 listopada 1938 roku i przeszły do historii jako Noc Kryształowa. Szesnastego marca 1939 roku Tadeusz Modelski, będąc, prawda, u siebie w biurze, od swojego sekretarza dostaje informację, że otrzymał właśnie telegram. I ten telegram mówi, że 16 na granicy polsko-czechosłowackiej, na skrzyżowaniu kolejowym pomiędzy Polską a Czechosłowacją, spontanicznie zbiera się grupa obywateli czeskich pochodzenia żydowskiego i KOP ocenia tę grupę na gdzieś około 5 tysięcy osób. I teraz chcą dostać się do Polski. A dlaczego chcą dostać się do Polski? No dlatego, że mówią, że 14 prezydent Haha w Berlinie, na niego wywarli taką dużą presję i on jak gdyby oddał Czechosłowację pod zarząd III Rzeszy. I już 15 w związku z tym do Pragi Czeskiej
wkroczyły drużyny Wehrmachtu. Byli tacy, co czytali Mein Kampf i rozumieli, że ich życie, nie tylko ich majątek jest zagrożony, ale ich życie jest zagrożone. Takie wpuszczenie takiej grupy do Polski oznacza wzięcie wielkiego ryzyka przez Polskę na siebie, bo prawda, Hitler może to uznać jako mieszanie się w wewnętrzne sprawy Rzeszy, jako akt antyniemiecki, za który się będzie mścił. To może stać się nawet przyczynkiem wybuchu wojny albo wypowiedzenia wojny w Polsce. A więc to jest nadzwyczajnie ważny i trudny moment. I w tym momencie do jego gabinetu wchodzi jego zwierzchnik, premier, minister spraw wewnętrznych generał Sławoj Składkowski ze swoim sekretarzem Stawickim. I wtedy Tadeusz czyta jemu telegram. I po przeczytaniu minister milczy, bo po raz pierwszy ta wiadomość do niego dochodzi, a Tadeusz kontynuuje. I on mówi, nie możemy, Tadeusz, nie możemy temu, uważał Hitlera, za człowieka z dołów społecznych, za człowieka bardzo niskich lotów mentalnych, intelektualnych, charakterologicznych. Nazywał go człowiekiem z rynsztoka. Nie możemy temu zbójowi, człowiekowi z rynsztoka pozwolić obrabować tych 5000 nieszczęśników, zarówno jako naród chrześcijański, katolicki i również z punktu widzenia etosu II Rzeczpospolitej, wartości, jakie uznajemy. Generał Sławoj Składkowski mówi tak, panie naczelniku, jeżeli pan to wszystko bierze na siebie i gwarantuje pan, że jest pan w stanie to wykonać, to ja zezwalam. I wtedy Tadeusz Modlski mówi, tak, ja biorę to na siebie i jestem przekonany, jestem, że będę w stanie przy pomocy mojego aparatu urzędniczego, jak również ambasad i cały aparat administracyjny, który współpracował i nawet z którym mi opowiadał, że wtedy mieliśmy jeszcze polskie linie żeglugi oceanicznej, które były bardzo, bardzo pomocne. Mieliśmy również kooperacja z ambasadami, też była bardzo dobra. Wszyscy pozytywnie reagowali. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyznaczyło pożyczkę bezzwrotną dla strony żydowskiej, żeby można było organizować ucieczkę do Palestyny. Samolot, który kursował z Warszawy, miał międzylądowanie w Rumunii, lądował w Palestynie z uchodźcami żydowskimi. Były, prawda, osoby, które sobie życzyły, ażeby koleją dostać się. No, duża część jako cel nastawiała się na Palestynę. No i to wtedy, ponieważ trzeba było ominąć oczywiście Słowację i Węgry i z Turcji już do Palestyny. I wszyscy, według stryja, wyjechali już pod koniec lipca, z wyjątkiem jakichś indywidualnych, gdzie były jakieś problemy wizowe czy tej natury, no to może jak nie lipiec, to sierpień. Ale absolutnie wszyscy przed 1 września 1939 roku wyjechali do mniej zagrożonych niebezpieczeństwem nazistowskich Niemiec krajów. W tym transporcie, jaki znalazł się na granicy, na skrzyżowaniu kolejowym pomiędzy Polską a Czechosłowacją, były
z tego, co się nam udało zidentyfikować, takie wybitne osobistości, między innymi jak na przykład pani Madeleine Albright, która później została Secretary of State Stanów Zjednoczonych. Jej panieńskie nazwisko było Korwelowa, ale Albright to jest nazwisko jej męża. To jest w historii Ameryki takie dość znane nazwisko. Był również późniejszy profesor Yehuda Bauer. Yehuda Bauer był wówczas 12-13, coś w tym guście, nastoletnim chłopcem. A więc w swoich pamiętnikach podkreśla, że jechaliśmy przez Polskę, ale oczywiście jako młody teenager, no skąd mógł wiedzieć, kto wydał decyzję, czy kto podjął ryzyko takiej właśnie ryzykownej decyzji, że szlabany się podniosły, mogli wjechać do Polski, a następnie przez Polskę jechać do krajów docelowych. For the 14th of March 1939 in the evening, we were not the only ones. This was a whole train with people who had Jews who had immigration papers to Palestine, and Czech and German social democrats who were afraid that the Germans were going to march in. One of the people on the train was a friend of my father's by the name of Max Brod. Reakcja Zachodu na eksterminację Żydów w Niemczech jest bardzo specyficzna. Przed tym, jak doszło do Nocy Kryształowej, jest milczenie. Zachodnia prasa to komentuje, nagłaśnia te wszystkie incydenty, jakie mają miejsce w Niemczech, ale nic się nie dzieje. Środowiska żydowskie oczywiście usiłują zmusić rządy zachodnie, żeby coś zrobiły, zadeklarowały się. Dochodzi w 1938 roku do zwołania, w wyniku tej presji środowisk żydowskich, do zwołania konferencji w Evian nad Jeziorem Genewskim. Na tą konferencję przybywają przedstawiciele 32 państw. I ta dyskusja jest kompletnie jałowa, dlatego że przedstawiciele państw zachodnich zasłaniają się tym, że te państwa wykorzystały już kwoty imigracyjne, a więc nie ma możliwości dodatkowego wpuszczenia Żydów do Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii czy Francji. W miarę zbliżania się do wojny, to przerażenie wśród Żydów narastało. Polscy Żydzi napisali list do premiera, jeszcze wtedy nie premiera Wielkiej Brytanii, Winstona Churchilla, późniejszego premiera, prosząc o przyjęcie imigrantów żydowskich z Niemiec, Polski. Na ten list nie było żadnej reakcji. Takich inicjatyw było wówczas znacznie więcej, bo środowiska żydowskie z wielu krajów pisały do swoich rządów o zwiększenie limitów imigracyjnych, ale nigdy nie było żadnej odpowiedzi w tej sprawie. Zresztą swoistym symbolem tego jest postawa prezydenta Stanów Zjednoczonych Franklina Delano Roosevelta, który nie tylko przed wojną usiłował milczeć na wszelkie tego typu inicjatywy, nie reagował, ale nawet już jak zaczęła się II wojna światowa, jak zaczęła się fizyczna zagłada Żydów po konferencji w Wannsee, Roosevelt spychał ten temat. Nawet w rozmowie z naszym kurierem Janem Karskim czuć wyraźnie jego milczenie, czuć to, że temat Żydów jest dla niego tematem bardzo niewygodnym. Władze Słowacji już na starcie deklarują, że antysemityzm będzie częścią ideologii państwowej tego państwa. Deklarują otwarcie, że nowe władze oczyszczą Słowację z Żydów. Społeczność żydowska w Czechosłowacji była bardzo specyficzną społecznością. Mieli bardzo silne elity. Mnóstwo było ludzi wykształconych, naukowców, lekarzy, prawników. Było dużo przemysłowców, bankierów. Krótko mówiąc, społeczność żydowska w Czechosłowacji miała znacznie silniejszą elitę od społeczności żydowskich zamieszkałych w innych krajach Europy.
Czechosłowaccy Żydzi posługiwali się językiem niemieckim. Przez Czechów byli traktowani jak Niemcy, ale to wcale nie mogło im pomóc w sytuacji, w jakiej się znaleźli. Gdy Czechosłowacja została zajęta przez wojska Hitlera, no to było już jasne dla wszystkich, że te prześladowania niebawem zaczną się i należy spodziewać się najgorszego. Zaczęli patrzeć, w jaki sposób za wszelką cenę opuścić kraj. Ich oczy zwróciły się na Polskę. Jak trudna była to misja dyplomatyczna, niech świadczy fakt, że Polska była poddana propagandzie niemieckiej. Propagandzie, która była coraz bardziej zapalczywa od 1938 roku. Działalność Tadeusza Modelskiego, która jest przez historię zapomniana, była działaniem niezwykle ryzykownym i bardzo ważnym. W imię humanitaryzmu ryzykowano także wojnę z Niemcami. Te działania, które były związane z ochroną uchodźców żydowskich, pomocy im, pomocy w znalezieniu krajów docelowych, była monitorowana również przez stronę niemiecką. I strona niemiecka uważała, że jest to jeden z argumentów na to, żeby Polskę pozbawić suwerenności. Pamiętamy, że jeszcze wtedy Polska miała relatywnie dobre stosunki z Niemcami, a to oznaczało, że jak wywiad niemiecki się dowie, że żydowscy uchodźcy zostali wpuszczeni do Polski, to zapewne zostanie to przez nich ocenione jako rzucenie rękawicy albo jako wyzwanie przeciwstawiające się polityce Niemiec. I otwierając naszą granicę, narażę Polskę, tak myśli Tadeusz Modelski, narażę Polskę na potencjalne akty agresji ze strony III Rzeszy. Może to też być uznane jako nasze mieszanie się w ich wewnętrzne sprawy. No i w tym momencie zapewne Tadeusz Modelski przeżywa takie rozdarcie wewnętrzne. To była sprawa, która niewątpliwie miała ścisły związek z bezpieczeństwem państwa. Każde wpuszczenie grupy imigrantów do kraju jest kwestią bezpośrednio związaną z bezpieczeństwem państwa, a więc miał niejako dwa powody tego, aby zwrócić się w tej sprawie do ministra spraw wewnętrznych, który był jednocześnie premierem. Na pewno musiała zapaść decyzja, gdzie mogą zostać przepuszczeni, przez które przejścia. W tym okresie przejścia na granicy z Czechosłowacją nie funkcjonowały normalnie. W zasadzie można powiedzieć, że to była arbitralna decyzja polskich władz. Które przejścia zostały wybrane do tego, aby ta grupa mogła przekroczyć, tego nie wiemy. Na pewno wybrano kilka miejsc, bo to była zbyt duża grupa ludzi. No też należało zapewnić im jakiś transport, rozlokować ich w kraju, sprowadzić do pewnych ośrodków, zanim zostaną wyposażeni w dokumenty i będą mogli opuścić terytorium Rzeczpospolitej. Takie działania musiały być. My nie znamy szczegółów, bo nieznane są dokumenty na ten temat, których prawdopodobnie nie ma. Ja mogę porównać tą sytuację praskich Żydów z 1939 roku do sytuacji, do operacji, jaka miała miejsce w latach 1989-90, do operacji Most. Operacja Most miała ułatwić Żydom zamieszkałym w Związku Sowieckim wyjazd na zachód, wyjazd przede wszystkim do Izraela. Ta operacja w znacznej mierze odbyła się polskim kanałem przez Warszawę. I ta operacja z 1939 roku prawdopodobnie była taką pierwszą prekursorską
operacją, gdzie chodziło o sprawne wpuszczenie, przerzucenie do Polski dużej grupy ludzi i zrobienie to w taki sposób, aby jak najmniej osób o tym wiedziało, aby opinia publiczna o tym nie wiedziała. Większość Żydów po prostu zdecydowała się, żeby przekroczyć granicę potajemnie i korzystała z różnego rodzaju kontaktów, o których nie za wiele wiemy, no bo jeżeli nie zostały te siatki wykryte przez gestapo i nikt o tych siatkach po II wojnie światowej nie powiedział, no to trudno się cokolwiek dowiedzieć. Ci, którzy byli zamożni, można powiedzieć, oczywiście ich możliwości były większe niż zwykłych ludzi, którzy zostali skazani tylko na pomoc jakby różnych znajomych albo po prostu na własną rękę spróbowali przekroczyć granicę, bo wiadomo było, płotki bardzo szybko się rozszerzyły w całym społeczeństwie, że ludzie uciekają do Polski. Potem istniały różne jakby prywatne siatki ludzi, którzy po prostu chcieli pomóc innym ludziom wyjść z protektoratu Czech i Moraw i nie były zrzeszeni w jakiejś specjalnej organizacji, po prostu pomagali. Wiem, jak się dostać na drugą stronę, no to niech pan się chowa na przykład tutaj w tym wagonie, no i ja dam panu potem znać, kiedy będziemy już na terenie Polski. I tak na przykład ci uchodźcy przekraczali granicę z Polską w sposób nielegalny. Czyli ta akcja, którą podjął się Tadeusz Modelski, to była, musiała być zupełnie utajniona, musiała być zupełnie poza jak gdyby oficjalnym obiegiem, aby nie spowodować tego dysonansu, o którym pan tutaj profesor chyba mówił. Chyba tak, bo niestety jeśli chodzi o okres tuż przed wybuchem II wojny światowej, to niestety jesteśmy skazani na brak odpowiednich materiałów, bo większość materiałów Sztabu Głównego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i tak dalej, a więc resortów, które były na pewno zainteresowane w tych sprawach, no zostały one niestety zniszczone, więc chyba nie uda się dokładnie całą tą historię odnowić. Jeżeli chodzi o okres wojny, to po przedostaniu się do Francji Tadeusz Modelski jako już doświadczony urzędnik państwowy został zaangażowany do struktur tworzącego się we Francji rządu Rzeczpospolitej i z tego co wiemy, to od października 1939 roku był urzędnikiem najprawdopodobniej referatu spraw wewnętrznych, który funkcjonował w ramach Prezydium Rady Ministrów i mniej więcej przez rok czasu był pracownikiem tegoż referatu spraw wewnętrznych. W międzyczasie oczywiście w czerwcu 1940 roku po kapitulacji Francji rząd Rzeczpospolitej został ewakuowany do Londynu. Pracownicy tych struktur rządowych też różnymi drogami przedostawali się do Londynu. No i wśród nich był też Tadeusz Modelski, który w pierwszym okresie po przedostaniu się do Londynu dalej funkcjonował w tym referacie spraw wewnętrznych. Wtedy też tak naprawdę w ramach rządu Rzeczpospolitej zostało powołane Ministerstwo Spraw Wewnętrznych z profesorem Stanisławem Kotem jako ministrem. Natomiast Tadeusz Modelski został wówczas skierowany do pracy w Ministerstwie Spraw Wojskowych. Wiemy, że między innymi brał udział w pracach komisji powołanej do badania jakby przyczyn klęski wrześniowej. Natomiast po roku czasu został przeniesiony do Ministerstwa Odbudowy Administracji Publicznej i tam zajmował się sprawami jakby przygotowania polskiej administracji dla tak zwanych ziem postulowanych, czyli to, co my znamy po wojnie, poznaliśmy jako ziemie odzyskane. I po śmierci generała Sikorskiego, kiedy Mikołajczyk został premierem, nastąpiła reorganizacja
tych struktur rządowych i wówczas to Tadeusz Modelski został ściągnięty do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i powierzono mu funkcję właściwie reorganizacji funkcjonującego już wcześniej, ale w ograniczonym zakresie działu bezpieczeństwa. Po II wojnie światowej Tadeusz Modelski prowadził akcję, która być może dla nas jest mało zrozumiała, ale wykupywał więźniów z obozów koncentracyjnych. Tam znajdowali się ludzie, którzy z różnych względów nie mogli lub bali się wracać ze względu na bezpieczeństwo do Polski. No i teraz wyobraźmy sobie osobę, która czy walczyła w Powstaniu Warszawskim, czy była członkiem Armii Polskiej. Trzeba było stworzyć dla nich cały network szkół językowych, a później szkół przysposabiających do zawodu. I jego taką pomocą domową była pani Figiel. I tą panią Figiel wykupił, zdaje się, że z Oświęcimia czy z jakiegoś innego obozu. Zatrudnił u siebie na farmie jako, no taką powiedzmy sobie, gospodynię domową. No to w ten sposób jej stworzył warunki życia. Po wojnie pozostał na emigracji i żył w tym środowisku emigracyjnym. Zresztą bardzo aktywną działalność prowadził, bo był zaangażowany w powstanie Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie, prawda? Był w zarządzie tego ośrodka, był też fundatorem, w części czy współfundatorem tego ośrodka. Działał w różnych innych organizacjach emigracyjnych polskich. Tadeusza Modelskiego poznałam na farmie w Devon. Miał wtedy farmę byków. Wtedy to był PRL i było bardzo trudno wyjechać za granicę. Więc w rodzinie mojego ojca, Jerzego Modelskiego, który był bratem Tadeusza, no była taka wielka gloria, ale jednocześnie sekret. W samolocie poznałam takiego młodego chłopca. Ja go się pytam, czy masz prawo jazdy? On mówi tak. No więc ja idę po tym lotnisku i szukam. I patrzę, Harrods, zgłaszam się tam, że chcę wynająć samochód do mojego stryja na farmę do Devon. A i oni mi dają Bentleya. Jedyne co znałam to taksówki w Warszawie, więc takiego samochodu w ogóle nie widziałam. No jesteśmy troszkę onieśmieleni tym Bentleyem, ale wyjeżdżamy i tu dramat. Ten chłopak krzyczy, słuchaj, to wariaci. Oni wszyscy jadą pod prąd, bo tam był lewostronny ruch. On mówi, o Matko Boska, no nic dziwnego, że oni wszyscy wariaci, bo jak tu tak pada i pada i pada, no to oni stracili rozum. No i teraz ja mówię, słuchaj, no tak, no wariaci, rzeczywiście, ale wariaci, nie wariaci, musimy się ratować. Czyli chodź, jedźmy tak jak oni. W nocy przyjeżdżamy i no to wzruszenie było wielkie. Ten Tadeusz, on przyjął nas, on wyszedł, bo to już była trzecia czy coś w szlafroku, taki dostojny. No i to było wielkie spotkanie, wielkie. Czuło się, że to jakiś bardzo wielki człowiek. Dla mojej rodziny to historia wciąż żywa. Przykład, że solidarność i pomoc w potrzebie uchodźcom może być drogowskazem. XXI wiek. Żyjemy w momencie, w którym tli się konflikt rosyjsko-ukraiński. Uchodźcy z Ukrainy są przyjmowani w Polsce, w naszych domach, w naszych sercach. Nie są budowane obozy dla uchodźców. Ważne jest, żebyśmy nasze historie przekazywali naszym wnukom, naszym dzieciom, po to, żeby stały się one świadectwem naszej przeszłości, świadectwem historii naszego narodu.